No witam. Dzisiaj pierwszy dzień, taki piękny, słoneczny, typowo wiosenny. Pierwszy piękny dzień tej wiosny. A dzisiaj jest 15, 16, no połowa kwietnia, zobacz. Chociaż prawdę mówiąc, widziałem dwa dni temu, widziałem pierwsze kwitnące jabłonie. Takie malutkie krzaczki, taka właściwie jedna gałązka, gruby pniaczek, cienki pniaczek. I kilka takich bida gałązek w lewo, prawo i na tych cienkich gałązkach kilka pierwszych w życiu, chyba pierwszych w życiu tych jabłonek kwiatuszki. I zdziwiłbyś się, gdzie to kwitło. Nie w sadzie, nie na łące, nie w ogrodzie, a jabłonie zakwitły w Biedronce, dosłownie w Biedronce. A chciałem poćwiczyć dzisiaj gadanie do kamery, potrenować wreszcie, już taką kropkę na i stawiać, potrenować wreszcie gadanie do kamery, ale nie gdzieś tam wstydliwie za kotarą, gdzieś tam w domu, w kąciku, tak żeby nikt nie słyszał i nie widział. Siadłem dzisiaj nominalnie na bardzo ruchliwej alejce w parku, w Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, chociaż Kielcanie od, myślę, od przedwojnia jeszcze, ten właśnie las nazywają po prostu stadion. Gdzie byłeś? Na spacerze. A gdzie? Na stadionie. Poszliśmy wczoraj z dziewczyną na stadion. Na stadionie tam chłopaki grają w rugby, czy w futbol amerykański, nawet nie wiem co to jest. Ja nie rozróżniam. Dla mnie ta piłka ma taki jakiś dziwny kształt, nieokrągły, takie jajo, czy jojo. No coś amerykańskie. Nie Polsce, chociaż w Polsce no już modne. No dzisiaj tu ruchu nie ma, ponieważ, no nie wiem, jest to wtorek, środek tygodnia, gdyby tu był weekend, no to pewnie cały czas tą alejką, jest to alejka, że tak powiem, taka wchodząca do tego lasu, wejściowa. No, chociaż tu jest wiele wejść. No jak to las, wiesz? Las przecież nie ma furtki, nie jest ogrodzony. Tak. Potem tam jeszcze pokażę wam tam w głębi pewne obiekty. Tam pewnie pójdę tam na takie stanowisko, na taki fitness, klub fitness pod chmurką. Z kilka przyrządów, takich stacji z prądami w Kielcach. No ja widziałem chyba z 5-6, nie wiem czy wszystkie widziałem, ale 5-6 w zeszłym roku odkryłem ja. Tyle jest na pewno. A tu na stadionie chyba pierwsze. Powstało tu pierwsze takie. Zaraz, tu na stadionie są przecież dwa takie miejsca. Pójdę w kółeczko stadionu, pokażę wam obydwa prawdopodobnie. Bo tu jak widzisz, no, ja ci kiedyś opowiadałem, że ćwiczę mówienie do kamery wśród ludzi. Tu co chwila ktoś, nie co chwila, często ktoś przechodzi, przejeżdża, ale ciągle jest to dla mnie jednak spory stres. No spore wyzwanie. No trochę mnie krępuje ciągle jednak, ale powoli, powoli nabieram pewności siebie, nabieram odwagi i siły. Tak. No to zacznijmy spacer po parku. Ja do parku wszedłem od tego głównego wejścia, który jest przy tym głównym parkingu. A ta tablica, o tu zobacz. Tak, jakiś kilometr, półtora stąd w zachodniej części parku jest taka prywatna firma, która ma, no ja na to mówię trochę tak chyba nieładnie, knajpę. No, oni nazywają to ładnie karczma. Knajpa, bo latem na tarasiku albo pod takim dużym namiotem jest gwar jak typowej, bo to piwiarnia, piwo oczywiście, i wyzwala spory gwar. Jest to atmosfera typowej, no co to dużo mówić. Karczmy, powiedzmy łagodnie, a dosłownie w warunkach miejskich knajpy. A ta firma przy swojej knajpie karczmy, karczma nazywa się Cztery Konie zresztą, przy swojej karczmie ma też, co to, no nie stadnina, ujeżdżalnie też nie, no stajnie, gdzie można pojeździć sobie na konikach, koniki, popularne koniki. A ponieważ jest to wszystko na terenie parku, no to nic dziwnego, że często na tych głównych alejkach spacerowych można spotkać też spacerujących, nie tylko pieszo i na rowerach, ale także spacerujących na konikach. No zobacz, tu jest taki przypadek.
A zauważyłeś tu na zdjęciach, że w całym parku nie ma nigdzie ani grama betonu, ani asfaltu. Wszystkie alejki to naturalne, gruntowe alejki. Trochę się kurzy, o, to się tam już opala. No trochę się kurzy, ale nikomu to tutaj nie przeszkadza. Motocykle wygoniono już dawno, a rowery no zwalniają. A tu przy placu zabaw chciałem nagrać śpiew ptaków. Nagrałem, no dwa takie momenty, ale potem zacząłem nagrywać, zobacz sam co. Tak, pusto dzisiaj w alejce głównej, jak widzisz, to jest alejka okrężna, ale niezbyt dużo ludzi. Helikopter chyba tam gdzieś słychać. Bateria mi się kończy bardzo szybko. Muszę rozłączyć. Uciekł mi helikopter, kurde, szkoda. No i faktycznie skończył się prąd baterii. Musiałem baterii, no sama się wyłączyła. Mogłem teraz korzystać tylko, jedynie tylko mogłem robić zdjęcia komórką. Zrobiłem kilka zdjęć, ale to znaczy mi skróci moją relację. Najpierw trafiłem właśnie na ten fitness pod chmurką. Tak zwany biały fitness, bo poręcze i tymczasowe części tutaj są na biało. Tam dalej na końcu, ale już nie robiłem zdjęć. Bardzo podobne kończy, tyle że nie białe rury, a niebieskie. Przy tej głównej alei minąłem też kilka wiat drewnianych. No, to jest jasne, jak ktoś łazi 2 godziny czy 3 godziny po tak wielkim parku, to nogi w dupę wrastają do połowy nóg oczywiście, gdzieś siąść trzeba. No, są przy alejce tej głównej i tam wewnątrz jeszcze tego parku jest sporo babeczek, ale jest chłopak, dziewczyny, no, mogą chcieć siąść sobie gdzieś z boczku, no żeby nie na oczach, no nie będę ci mówił po co, no chcą i już, no to taką właśnie wiatę mają. Tylko dlaczego jakiś srol ukradł tutaj metalowy blaszany kosz na śmieci? Po co mu to było? A tu jakieś farfocle resztki, smętne resztki złej zimy, takie żeby jej przykopać z fleka porządnie. No i miałem już kończyć, bo w zasadzie ruchu tu nie ma, ludzi prawie nie ma dzisiaj. Pogoda przepiękna, ale co tu dalej łazić? Już skręcałem w ten ostatni długi, długi łuk, już zaczęła się ta droga powrotna, a z lewej strony taką aleją, o tą właśnie aleją, stara aleja, już zarastająca, wyszło z lasu, z tego jądra parku, wyszła trójka ludzi. Dwoje młodych, takich chłopak koło 30, chłopak, no raczej młody mężczyzna, koło tuż po 30, 32 lata, z jakąś młodą kobietką, też koło 30, za rączki, tiu, nie wiem, zakochani czy świeżo po ślubie, elegancko ubrani, a z tyłu 10, 12, 15 kroków za nimi szła, no, taka stara kwoka, mamusia czyjaś, nie wiem, jego czy jej, elegancko ubrana, wymalowana bardzo ostro. Widać było, że szli na jakieś przyjęcie, nie wiem, co to za przyjęcie. I ten patrzył do mnie, przepraszam, tak, słucham. Gdzie tu jest, proszę pana, w lesie 7 uciech? Proszę? 7 uciech tutaj gdzieś jest w lesie. Ale ja myślę, że no nie bardzo wiem, o co panu chodzi. 7 uciech. No tak, tu gdzieś jest. No i wtedy ta pani, ta starsza pani tak wyszła 2 kroki do przodu. Przepraszam, nam chodzi o restaurację. Ona tak się właśnie nazywa, 7 uciech. Ach! Wiem, no teraz dopiero kojarzę. Przypomniałem sobie wówczas, nic nie mówiąc tutaj, ale przecież przy wjeździe do tego parku, tam po parkingu jest taki baner na takim jakimś trzepocącym się, nie wiem czym, no, jakby plandeka, ale nazwa inna. Nie 7 uciech, tylko 7 pokus. No,
wiedziałem już, o co im chodzi. No pokazałem, proszę Państwa, którą tutaj z tych trzech ścieżek, którąkolwiek Państwo pójdziecie, to traficie na taką drogę szutrową, a przy niej taka duża, góralska, potężna góralska chałupa, piętrowa czy dwupiętrowa, do połowy murowana do tego piaskowca, a u góry z takich wielkich, jodłowych, ciężkich bali. Podziękowali i poszli. Siedem uciekł w kwietniu, w lesie. Tak, to tyle z tego lasku na stadionie, na południu miasta. Z lasku, parku, stadion. Póki więc co, do zobaczyska.